Na urlop czekamy wszyscy, nieważne ile mamy lat. Młodzi czy starzy, równie entuzjastycznie podchodzimy do różnorakich wyjazdów. W ich czasie pozwalamy sobie na chwilę zapomnienia. Skupiamy się na tym, by wypocząć, pozwiedzać i przywieźć tak zwaną hebanową opaleniznę. Jeszcze lepiej, gdy możemy pozwolić sobie na zagraniczne, bardziej ekskluzywne wakacje. Kuba, jedna z największych z karaibskich wysp, rokrocznie ściąga do siebie tłumy z całego świata. Nęci białymi plażami, krystalicznie czystą wodą, rafą koralową i zabytkami wpisanymi na listę UNESCO. Kusi gorącym temperamentem mieszkańców, wszechobecnym tańcem i muzyką, a także wabi zapachem kubańskich cygar, ponoć najlepszych na świecie. Rajskie wakacje mogą jednak skończyć się nieco inaczej niż zakładaliśmy w dniu wylotu. Krystyna, mama Bianki, czeka na powrót córki do domu od przeszło 30 lat. Zakopane. Miasto, które zna chyba każdy. Można powiedzieć, że to taka nasza narodowa duma, zwana zimową stolicą kraju, jako że ściąga tu zawrotną liczbę turystów i sportowców, zwłaszcza zimą. Do tego stopnia zawrotną, że określenie korek na Zakopiance przeszedł już niemal do słownika mowy potocznej i stanowi integralną część każdego wypadu w Tatry. Miasto ulokowane w przepięknej przestrzeni, otoczone jest wysokimi górami i strumieniami, wabi tętniącymi życiem straganami na Krupówkach. Pachnie oscypkiem z żurawiną i grzanym piwem. Miejsce, do którego chce się wracać i niemal każdy krajan ma do niego sentyment. To tu urodziła się i wychowała Bianka Rota. Piękna, wysoka, długonoga szatynka o zielonych oczach. Dziewczyna w 1990 roku ma 19 lat. Pochodzi z zamożnej rodziny Schneiderów. Żydów czeskiego pochodzenia, którzy w Zakopanem posiadali kilka nieruchomości. Jej dziadek po kądzieli, Włodzimierz, doktor pochodzący z Krakowa, w 1928 roku nabył parcelę, a następnie w 1930 wybudował elegancki, murowany pensjonat o nazwie Palace, który bardzo szybko zyskał sobie sławę w regionie. Swoją drogą miejsce to z przerwami, do dziś pełni rolę Muzeum Martyrologii Podhala. Bianka jest przebojową i pogodną dziewczyną, niezwykle żywą i energiczną, równocześnie wrażliwą na piękno, artystyczną duszą. Z tego powodu po ukończeniu szkoły podstawowej wybiera liceum plastyczne. Tam rozwija swoją wielką pasję – rzeźbiarstwo. Mogłaby całymi dniami nie robić nic innego, tylko tworzyć. Sceny religijne, martwą naturę, bryły. Z dłutkiem i nożykiem snycerskim nie rozstaje się niemal nigdy. Jej wielkim marzeniem jest dostanie się na ASP w Warszawie. Dlatego gdy tylko zdaje maturę, składa tam papiery. Niestety, nie zostaje przyjęta. To sprawia, że zaczyna odrobinę powątpiewać w swój talent i traci trochę pewności siebie. Całą swoją energię, którą dotychczas rozładowywała rzeźbiąc, lokuje w przystojnym 54-letnim adwokacie, Józefie. Jej mamie Krystynie nie do końca podoba się ta relacja. Jest przerażona dużą różnicą wieku. Pewnego dnia postanawia nawet porozmawiać z Józefem, by znalazł sobie inny obiekt zainteresowań. Ten jednak nie daje za wygraną i kontynuuje rozwijanie znajomości. Również Bianka za nic ma sobie ostrzeżenia mamy. Jest zafascynowana i nieziemsko zakochana. Józef jest inny niż chłopcy, których poznała do tej pory. Szarmancki, elegancki. Traktuje ją niemal jak księżniczkę. Kupuje kwiaty. Zabiera do restauracji, prawi komplementy. Bardzo jej imponuje wiedzą, obyciem, inteligencją. Jej uwadze nie uchodzi również fakt, że uprawia bardzo szanowany i intratny zawód. W ostatnich dniach lutego 1990 roku zakochani postanawiają spędzić nieco czasu razem, by poznać się bliżej. Pobyć ze sobą z dala od pogardliwych spojrzeń i wścibskich przytyków. Mężczyzna proponuje dziewczynie wyjazd na egzotyczną Kubę,
gdy za oknem jeszcze zimowa aura, nie ma nic lepszego niż wylot w ciepłe kraje. Dziewczyna reaguje bardzo entuzjastycznie, aż podskakuje z radości. Trochę martwi ją rozmowa na ten temat z mamą, bo doskonale wie, jakie Krystyna ma podejście do ich związku. Niemniej po wielu prośbach, namowach i zapewnieniach o tym, że poprosi organizatorów wycieczki, by przydzielono jej pokój jednoosobowy lub z inną kobietą, ta w końcu się zgadza. Nie ma serca odmówić ukochanej córce, która wręcz promienieje, gdy z zaangażowaniem opowiada o czekających na nią na Kubie rozrywkach. Błogim lenistwie w słońcu w dzień i gorących, szalonych tańcach w nocy. Krystyna osobiście wykupuje Biance ekskluzywną wycieczkę w popularnym warszawskim biurze podróży Sport Tourist. Bianka nie może się doczekać. W ferworze pakuje stroje kąpielowe, kolorowe sukienki i inne niezbędne przedmioty. Wyciąga z dna szafy sandały i kapelusze. Na początku marca Krystyna odwozi dziewczynę na lotnisko do Warszawy. Lot zakłada przesiadkę w Moskwie. Bianka radośnie przejmuje z rąk matki swoją podróżną torbę. Zmierza w kierunku czekającego na nią Józefa i znika w głębi lotniska. Kobiety żegnają się czule, ale i szybko. Nie wiedzą, że rozłąka będzie trwała zdecydowanie dłużej niż zakładają, że nie będzie im dane spotkać się przez co najmniej 30 lat. Nie ma informacji, jak przebiegał lot. Nikt z wycieczkowiczów nigdy nie podzielił się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami. Czy coś się wtedy na pokładzie samolotu stało? Zaraz po przylocie do Hawany wycieczka miała spędzić jedną noc, by następnego dnia wyjechać do Trinidadu. Bianka chce wracać do Polski. Jeszcze nie mówi o tym organizatorom. Prosi pilotkę o przydzielenie jej pokoju jednoosobowego lub żeby zamieszkały w pokoju razem. Gdy kobieta zgadza się i lokuje ją w jedynce, ta informuje, że zamierza zostać w Hawanie przez najbliższe 2 dni, bo ma tu znajomych i chce się z nimi spotkać. Zachowanie Bianki jest co najmniej dziwne. Oczywiście fakt, że poprosiła o osobny pokój jest zrozumiały, jako że obiecała to mamie. Tak chęć pozostania w mieście bez ukochanego, z którym tu przyjechała, już budzi wątpliwości. Chyba nie muszę dodawać, że nie miała w Hawanie też żadnych przyjaciół. W ciągu kilku następnych godzin Bianka wychodzi z hotelu i kieruje się bezpośrednio do polskiej ambasady. Mówi, że musi koniecznie wrócić do Polski. Nieważne, że ma wykupioną wycieczkę, bilet powrotny i zakwaterowanie. Uporczywie naciska, że to bardzo ważne, jednak nie mówi nic więcej. Ambasada odmawia pomocy, a młoda kobieta zacięcie walczy o swoje. Nie chce wracać do wycieczkowiczów, nie może. Nie chce, by ktokolwiek z nich był obok. Nie chce nocować w tym samym hotelu. Czy Bianka czegoś się przestraszyła? O czymś dowiedziała? Może Józef powiedział jej coś nieprzyjemnego, albo okazało się, że ma wobec niej niecne zamiary? Może się pokłócili? Jeśli tak, to bardzo poważnie, bo dziewczyna nie spędziła wówczas na Kubie ani jednego dnia. Traf chce, że wszystkiemu przygląda się młoda Kubanka. Niewykluczone, że pracownica ambasady, która oferuje dziewczynie nocleg. Mieszka niedaleko, tylko 2 ulice od budynku, w którym się znajdują. Bianka jest bardzo wdzięczna i chętnie z pomocy korzysta. Nazajutrz ponownie udaje się do ambasady, by zorganizowano dla niej powrót do domu. W efekcie nie tylko nie otrzymuje tego, po co przyszła, ale zostaje oddelegowana do autokaru, który wraz z grupą jakichś turystów przywozi ją do hotelu Ancon w Trinidadzie, gdzie wycieczka, z którą przyleciała, ma wykupione zakwaterowanie. Na miejsce dociera cała i zdrowa, niemniej w fatalnej kondycji psychicznej. Rozpakowuje się i nie wychodzi z pokoju aż do następnego dnia, 5 marca 1990 roku. Grupa turystów z Polski ma na ten poranek zaplanowane plażowanie. Pogoda jest fantastyczna. Krajobrazy zapierają dech w piersiach. Na widnokręgu rozpościera się turkusowe, krystalicznie czyste morze i palmy. Słychać uspokajający szum fal. W takich sprzyjających okolicznościach przyrody urlopowicze oddają się błogim przyjemnościom. Słychać radosne pokrzykiwanie, śmiechy i głośne rozmowy. Jedni zażywają kąpieli, inni sączą drinki na leżakach. Wszyscy wydają się być szczęśliwi. Wszyscy, za wyjątkiem Bianki. Ta siedzi na kocu sama, z boku.
Unika kontaktu z innymi wycieczkowiczami. Nie kąpie się, nie tańczy. Tylko siedzi i wbija wzrok w przestrzeń. Po południu turyści z Polski wybierają się na wycieczkę do centrum miasta. Bianka nie decyduje się do nich dołączyć. Woli zostać w hotelu. Nie wiadomo, co robi przez te kilka godzin. Może coś planuje. Wertuje mapy. W pewnym momencie decyduje się opuścić ośrodek. Na tyle pechowo, że w drzwiach mija się z wracającymi letnikami. Zdaniem tam obecnych, Józef złapał ją za rękę i pociągnął za sobą. W niewidocznym dla pozostałych miejscu o czymś dyskutowali. Po jakimś czasie adwokat dołączył do reszty, sam. Wszystkim powiedział, że Bianka oczekuje na jakiś ważny telefon, dlatego została. Uznał to za szczeniacki wybryk, typowy dla jej wieku. Stwierdził, że poobraża się na chwilę i zaraz jej przejdzie. Ale nie przeszło. Dziewczyna już nigdy nie wróciła do hotelu. Nie wróciła też do Polski. Gdy się odłączyła, nie znała miasta, języka i była w wątpliwym stanie psychicznym. Jak dowie się później jej mama, Bianka zaczepiała wtedy przechodniów, prosiła o pieniądze i pomoc w powrocie do Hawany. Wycieczka aż do ostatniego dnia turnusu zdawała się nie zauważyć zniknięcia Bianki. Nikt nie wszczął poszukiwań, nie zawiadomił policji czy choćby rodziny zaginionej. Organizatorzy nie zainterweniowali, nawet w dniu, w którym wycieczka dobiegła końca. Grupa udała się z powrotem do Hawany, a stąd wyleciała do Berlina. Resztę trasy przemierzono pociągiem. Tego dnia w Warszawie na dworcu kolejowym na Biankę z utęsknieniem czeka mama. Jakież jest jej zdziwienie, gdy wśród wracających z Kuby turystów nie widzi córki. Gdy dostrzega pilotkę, natychmiast żąda wyjaśnień. Ta rzuca jej pod nogi torbę podróżną dziewczyny z informacją, że Biance najwyraźniej Kuba spodobała się tak bardzo, że postanowiła zostać. Kobiecie robi się ciemno przed oczami. Nie wierzy temu, co słyszy. Jak to postanowiła zostać? Przecież rozmawiały przed wyjazdem. Dziewczyna była w niebo wzięta, ale nic nie wspominała, że chciałaby tam zostać na dłużej. Tym bardziej, że była na zabój zakochana, a jej luby wrócił do kraju. Czy ktoś coś jej zrobił, skrzywdził, zaproponował pracę? A może rzeczywiście planowała ucieczkę? Nie mając żadnego wytłumaczenia na to, co się właśnie stało, Krystyna kieruje swe kroki w stronę ambasady. Ubiega się o wizę, która zostaje jej przyznana natychmiast po szczegółowych wyjaśnieniach. W tym samym czasie pisze listy z prośbą o pomoc do posłów, by przekazali informacje o zaginięciu jej córki do ministra spraw zagranicznych, Krzysztofa Jana Skubiszewskiego, który pełni tę funkcję od 1989 roku. Jak sama przyzna później w wywiadzie dla tygodnika Podhalańskiego, żadnego wsparcia nie otrzymała. Nie mogła liczyć na ministrów i policję, a wszystkie koszty poszukiwań pokrywała z własnej kieszeni. W maju 1990 roku Krystyna dociera do Hawany. Na lotnisku czeka na nią, jak sama twierdzi, Stanisław Rączka, będący wówczas radcą w hawańskiej ambasadzie. Bez uprzedniej konsultacji zawozi ją do bardzo drogiego hotelu w centrum miasta. Zdaniem Krystyny po to, by szybko skończyły jej się pieniądze i zaniechała poszukiwań. Jeszcze przed wyjazdem kobieta konsultuje się i informuje o zdarzeniu kolegę Bianki, Adama. Mężczyzna pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i zajmuje się organizowaniem praktyk dla studentów iberystyki. To on powiadomił znajdujących się w Hawanie w tym czasie studentów, by pomogli Krystynie w poszukiwaniach. Kobieta nie zna miasta, języka, jest bardzo zestresowana i z pewnością potrzebuje opieki. Młodzi ludzie oczekują przylotu Krystyny. Dopytują o nią w ambasadzie. Jeszcze tego samego dnia docierają do hotelu, w którym została zameldowana. Oferują, że odstąpią jeden pokój w akademiku, by nie musiała płacić horrendalnych sum, a pieniądze mogła przeznaczyć raczej na drukowanie ulotek niż ekskluzywny apartament. Poszukiwania rozpoczynają się natychmiast. Krystyna ze studentami rozwiesza plakaty. Pyta przechodniów o to, czy widzieli wysoką szatynkę w ostatnich dniach. Pokazują zdjęcia. Studenci rozwieszają plakaty we wszystkich miejscach, do których są w stanie dotrzeć. Chodzą po domach, rozmawiają z ludźmi, próbują dowiedzieć się czegokolwiek. Niestety, po Biance nie ma żadnego śladu. Zaangażowanie studentów wzrusza Krystynę.
Tylko oni, nikt inny, są dla niej potrzebnym w tym momencie oparciem i wsparciem, opiekunem i doradcą, jednocześnie tłumaczem i przewodnikiem. Kobieta po latach wspomina, że to oni wskazali jej przystanek, z którego mogła wyjechać do Trinidadu. Gdy dotarła na miejsce, pracownicy hotelu pokazali jej pokój, w którym zameldowana była dziewczyna. I to byłoby na tyle. Władze dowiedziały się o jej pobycie w mieście i została odtransportowana do Hawany. Krystyna jeszcze wielokrotnie wracała do Trinidadu. Zawsze jednak była pod ścisłą kontrolą służb. Przepychanki z lokalną policją trwają ponad rok. Po tym czasie zrezygnowana wraca do Polski. Nie widzi już córki. A 12 września 1991 roku śledztwo zostaje umorzone przez polską prokuraturę. Można zadać sobie pytanie, co z Józefem, wziętym adwokatem, adoratorem Bianki, który to namówił ją na wyjazd. Ano mężczyzna ponoć nic o zaginięciu dziewczyny nie wie. Nigdy nie zdecydował się na spotkanie z Krystyną, mimo wielu próśb z jej strony. Nigdy nie doszło również do rozmowy. Po kilku miesiącach od zaginięcia Bianki wyjechał do Krakowa. Dlaczego nikt z wycieczkowiczów nie zareagował? To kolejne pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Krystyna mówi, że niechęć do rozmów na temat wyjazdu spowodowana jest kwestią jakichś szemranych interesów i handlem brylantami. Sprawa Bianki jest niezwykle smutna, tajemnicza i dziwna. Nie ma żadnych punktów odniesienia. W grupie wycieczkowiczów panuje jakaś niezrozumiała zmowa milczenia, a stawka jest najwyraźniej bardzo wysoka, bo uczestnicy gotowi są poświęcić nawet czyjeś życie. A jak on to tłumaczył? Co on mówił? Jak tłumaczył zaginięcie Bianki i to, że on się nie interesuje teraz tą sprawą? To ci w ogóle nie chciał spotkać, nie chciał rozmawiać. Ale wreszcie się z panią spotkał? Potem wyjechał do Krakowa. Nie miała pani ani jednego z nim spotkania? Nie rozmawiała pani z nim? Nie zamieniła pani w ogóle z nim ani zdania? Nie. Ponieważ on nie chciał, czy? On nie chciał. Później mi powiedziano, że nikt nie chciał rozmawiać, bo tam ludzie jeździli po brylanty. Że każdy jak jechał, to miał jakiś taki cel tam. Handlowy. Nie chcieli się wypowiadać. Nie chcieli się wypowiadać, może przez to. Dziś mamy 30 lat od tego czasu. Bianka miałaby 49 lat, bo miała 19 wtedy. Jak pani sądzi, co się mogło wtedy wydarzyć? Czy ciągle żyje pani nadzieją, że... Żyję nadzieją, może pamięć straciła, tak to przeżywała, że chce wracać do domu, to może straciła pamięć, może się coś stało, nie wiem. No, mam nadzieję, że jeszcze może się odnajdzie. Ten handel brylantami, nie powiem, bardzo mnie zaciekawił i zainteresował. Także fakt, że służby utrudniały Krystynie jakiekolwiek dojście do prawdy. Nie mogłem jednak znaleźć żadnych artykułów poświęconych zagadnieniu. Wszystkie skupiają się raczej na obustronnym, legalnym handlu maszynami i sprzętem, czy tytoniem i cytrusami, oraz na tym, że w 1990 roku na Kubie cofnięto subwencję ZSRR, i państwo zaczęło pogrążać się w kryzysie gospodarczym. Trafiłem na ciekawe informacje na temat handlowej turystyki Polaków w PRL. Okazuje się, że w tamtych czasach na wycieczki jeździło się nie tylko po to, żeby odpocząć, ale także żeby zarobić. Wielu wczasowiczów przewoziło bagaże pełne sprzętów, zegarków, nożyczek, suchych kiełbas, kremów czy kryształów, których to przedmiotów na miejscu pozbywano się za kwotę znacznie wyższą niż były warte. Zdaniem jednej z pilotek Orbisu, znanego biura podróży, jeszcze do połowy lat 90. większość naszych rodaków uważała, że wycieczka musi się zwrócić, nawet z nadwyżką. Pieniądze ze sprzedanych towarów wymieniano na inne waluty, kupowano złoto, mądrzejsi także brylanty, które trzeba było jednak spieniężyć poza granicami kraju. Trzeba przyznać, że Polacy byli niezwykle pomysłowi, jeśli chodzi o ich przewóz.
chowali je w ubraniach czy innych przedmiotach. Jeden mężczyzna postanowił rozłupać łupiny orzechów włoskich na pół, włożyć do nich złote pierścionki, a następnie precyzyjnie skleić. Niestety zapomniał o najważniejszym, a więc zaznaczeniu tych, w których znajdowało się złoto. Całą drogę do domu nie robił nic innego, tylko łupał i jadł orzechy. Dajcie mi proszę znać, co sądzicie o zaginięciu Bianki. Może macie jakieś pomysły? Przy okazji dziękuję wam bardzo za tak aktywną dyskusję pod filmem o Konradzie Kijańskim. Snuliście hipotezy, podsuwaliście pomysły, kroki, jakie można jeszcze podjąć, by rozwiązać zagadkę jego zaginięcia. Chcę was poinformować, że jestem w stałym kontakcie z redakcją Zaginieni przed laty, której na bieżąco przekazuję wszystkie informacje. A teraz czas na rozwiązanie konkursu z poprzedniego odcinka. Z racji tego, że patronów jest zaledwie garstka, to rzut kostką wyłoni zwycięzcę. Książka trafi do Mai Lipińskiej. A szczęśliwym subskrybentem jest Bartek Kruciński. Gratuluję zwycięzcom. Proszę o kontakt mailowy. Ten znajduje się w opisie pod filmem. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.